Michał Śmieszyński, program Także w Trasie, a dzisiaj zawitaliśmy na Rybacką 7C. Po mojej lewej stronie jest prezydent miasta Janusz Gramek. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Panie prezydencie, co tutaj się dzisiaj dzieje? Dzisiaj przekazanie jest drugiego budynku, oddanie może tak, ale i przekazanie mieszkań, drugiego budynku w ramach budowy mieszkań komunalnych. 44 mieszkania, to już jest razem 88 mieszkań przy ulicy Rybackiej. A dzisiaj było przekazywanie umów, a także kluczy i od dzisiaj ludzie tu już mogą mieszkać. No, wiele uśmiechów na twarzy mieszkańców, ale to dopiero drugi z czterech budynków. Jak to dalej ma się rozwijać? Znaczy, ja myślę, że już drugi, bo to wszystko idzie przed terminem. Firma wykonawcza, która bardzo dobrze robi, robi to bardzo sprawnie i tak jak powiedziałem, przed terminem i ci ludzie mają okazję szybciej otrzymać to mieszkanie, bo niektórzy, tak jak tutaj widziałem, rozmawiałem, tak dziękowali bardzo serdecznie, aż płakali, że wreszcie mieszkają w godnych warunkach. Po pierwsze, po drugie, to są ludzie, którzy mieszkali w strukturach komunalnych, tak jak na przykład plac 18 marca. Ja stwierdziłem, że ten budynek nadaje się tylko do wyburzenia. Wie pan, który to jest budynek? Na placu 18 marca, plac Pionierów, może inaczej. Tak. A tam już nie było sensu remontować cokolwiek, bo to taka stara struktura, stare toalety, to wstyd mi było w centrum. I dlatego ja się cieszę, że robimy takie zamiany dla ludzi, którzy mają pracę, ale nie stać ich jakby w pełni na to, żeby wziąć kredyt, kupić mieszkanie, czy wynająć i tak dalej, i tak dalej. Ale następna sprawa to samorząd jest też po to, żeby pomagać swoim mieszkańcom, społeczeństwu. I ja stwierdziłem już dość dawno, że budowa tych czterech budynków przysporzy tylko radości Kołobrzeżanom i tą radość dzisiaj na tych twarzach widzę. Zresztą u mnie też. Tutaj zamieszka ponad setka osób. Mieszkania, jak możemy zobaczyć, są w bardzo wysokim standardzie. Znaczy, to nie wysoki, to jest taki standard podstawowy. Wysoki standard nie sobie buduje ktoś, kto chce mieszkać w wysokim, ale my to stwarzamy do minimum, żeby było to schludnie, ładnie, przestrzennie, toalety są, kuchnia, pokoje, nawet zbiorcza telewizja, gdzie nie trzeba będzie przeciągać osobno przewodów czy cokolwiek. Dziękuję pięknie za rozmowę, a moim dzisiejszym gościem był prezydent miasta Kołobrzeg, Janusz Gramek. Dziękuję bardzo.